Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 10 werset. Jezus, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Dowód osobisty, który uratował życie. Rafi Friedl, żyjący w latach 1920-1996, był Żydem. W roku 1944 przybył do Węgier zupełnie oficjalnie, jednak prawdopodobnie odkupił w tym celu dokumenty tożsamości od swojego przyjaciela. Według nich urodził się w Stanach Zjednoczonych, miał amerykańskie obywatelstwo i stał pod ochroną prawa USA. Kiedy 19 marca 1944 roku do Węgier wkroczyła armia niemiecka, a wraz z nią mordercza maszyneria Adolfa Eichmanna, Rafi udał się natychmiast do Karla Lutza, żyjącego w latach 1895-1975, czyli wicekonsula szwajcarskiego, który reprezentował w tamtym czasie Amerykanów na Węgrzech. Otrzymał od niego wielostronny formularz, którego niestety nie był w stanie całkowicie wypełnić. Nie wiedział bowiem wszystkiego o swoim przyjacielu, od którego odkupił dokumenty. Jednakże Karl Lutz, któremu do końca wojny udało się uratować około 60 tysięcy ludzi z rąk nazistów, uspokajał go i prosił, żeby bez nerwów odpowiadał na widniejące tam pytania. Następnie wystawił Rafiemu zaświadczenie, które zapewniało mu jako obywatelowi amerykańskiemu ochronę Szwajcarii. Dowód ten uratował Rafiemu życie. Uniknął prześladowania, a po wojnie służył Izraelowi jako ambasador. Również wierzący w Tesalonikach posiadali dokument ratujący ich życie. Odwrócili się od bożków do jedynego prawdziwego i żywego Boga, któremu zapragnęli z serca służyć. Jednocześnie oczekiwali Jego zmartwychwstałego Syna, Jezusa Chrystusa, z niebios. On sam bowiem był gwarancją tego, że ich oczekiwania się wypełnią. Dlatego apostoł Paweł pisze, że Pan Jezus ich ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Rafi Friedl został uratowany przez dowód osobisty swojego przyjaciela. My zaś, ty i każdy inny, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, więc jeśli ty uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, dostępujesz ratunku przez Jezusa Chrystusa. Czy zaopatrzyłeś się już w ten ratujący życie dokument? Oczywiście jest to przenośnia, figuratywne zastosowanie. W praktyce chodzi o to, żebyś uwierzył w Pana Jezusa, abyś był zbawiony. To już bez przenośni. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Ty będziesz mógł przez Twoją wiarę skorzystać z tego uprawnienia. A więc przestań wierzyć sobie, a uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, przestań wierzyć w siebie. Przestań sobie ufać, zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.